Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mieli odcinek troszeczkę problemowy, nieproblematyczny. Na przykład mam tutaj dwa balony, w których znajduje się gaz. Czy ten sam, czy inny? Może tu jest coś innego, a tu coś innego? Zobaczymy kochani po dzisiejszym odcinku, czy jesteśmy w stanie w łatwy, prosty sposób odróżnić pewne podobne, na przykład ciecze do siebie, substancje. Wszystko się okaże już za momencik. Dzisiejsze spotkanie, tak jak Piotr zapowiedział, podzielone będzie na dwie funkcje. Jeszcze podziału funkcji nie było. Oczywiście, jak zwykle, Piotr i jego ręce będą wykonywały pewne analizy, a to, co najważniejsze, to analiza tych efektów doświadczeń, które będą przeprowadzone. Słuchajcie, dzisiaj może to nie będzie kryminalna zagadka, ale na pewno skupimy się na takich zagadkach analitycznych. To znaczy, dokonamy analiz, dokonamy porównań i na podstawie wyników pomiarów będziemy wnioskowali. To też zacznijmy od napojów dnia codziennego. Pewnie je znacie, na pewno stosujecie. Życzę wszystkim, żeby jak najmniej. Natomiast gdyby pojawiła się czy taka zakrętka, czy taka, a na etykiecie spotkalibyście obu tych produktów taką samą nazwę, na pewno skojarzy Wam się różnica, jaka w nich występuje. Gdyby spojrzeć na etykiety, możemy się dowiedzieć, że na pewno zawierają w sobie ten przyjemny gaz, który powoduje czy to syczenie przy otwarciu, czy specyficzne uczucie na języku. Natomiast nie tym one się różnią, skoro jest to wspólne. Chodzi tutaj oczywiście o zawartość cukru. Ciekaw jestem, czy jesteście w stanie troszkę zaawansowane, ale zaprojektować takie doświadczenie, które miałoby wykryć, że w jednym z tych napojów znajduje się cukier, dajmy na to, o czym informuje etykieta, której Wy nie widzicie, bo to oczywiście dowolny napój słodzony bądź z czymś, co zostało zastąpione w nim, słodzikiem, jakimiś substancjami słodzącymi. Na etykiecie widzę, że ta, która ma srebrną nakrętkę, ma w sobie nie mieć cukru i to w ogóle w jakiejkolwiek postaci, czy to cukry proste, czy złożone, czy jeszcze co innego. Natomiast produkt, który ma na sobie zieloną nakrętkę, informuje nas o tym, że znajduje się w nim mieszanina i jest to pewien syrop. Mieszanina glukozy i fruktozy, tak zwany syrop glukozowo-fruktozowy. Spróbujmy przeprowadzić dosyć ciekawe doświadczenie, które mam nadzieję, że pomoże nam odróżnić, gdzie była jaka próbka napoju. Właściwie pierwsze doświadczenie powinniśmy rozpocząć od projektowania takiej reakcji chemicznej, w której uda nam się strącić wodorotlenek miedzi 2. To znaczy, do roztworu siarczanu 6 miedzi 2 dodajemy nadmiar roztworu wodorotlenku sodu, czyli zasady sodowej. Żeby to sprawdzić, ponieważ większość doświadczeń wykonujemy w chemii organicznej w roztworach o odczynie zasadowym, przenieśmy takim drewienkiem na papierek uniwersalny niewielką, no może jeszcze jedną porcję zawiesiny, ale tej zanurzonej w roztworze. Okazało się, niezależnie jaką wartość tutaj odczytacie, że rzeczywiście mamy zalkalizowany roztwór. No to teraz próba porównawcza. Przenieśmy tą zawiesinę, jeszcze raz to podkreślę, która znajduje się w roztworze o odczynie zasadowym, do dwóch probówek. I postaramy się teraz rozróżnić dwa napoje tego samego producenta. Uwaga, czym będą się różniły. Pierwszy z nich to będzie napój gazowany typu zero cukru. To znaczy, czasami nazywa się go produktem light bądź podobnym. Ma być pozbawiony cukru. Natomiast drugi to ten sam napój tego samego producenta, tylko w wersji tradycyjnej, czyli dosładzany syropem glukozowo-fruktozowym. Ponieważ będziemy ogrzewali zawartości naczyń, dosypujemy do jednego i do drugiego naczynia niewielką ilość kamyczków wrzennych, tak żeby to ogrzewanie było spokojniejsze. Czas na ogień i ogrzewanie. Czyli tak, na pierwszy rzut, na pierwszy plan idzie probówka z zawiesiną wodorotlenku miedzi 2 w roztworze odczynie zasadowym z napojem typu zero cukru. Ogrzewamy. Nie przestraszcie się, nie, Piotr nie ma jakiegoś
Parkinsona czy tym podobne, po prostu film został przyspieszony tylko dlatego, żebyście nie musieli czekać. No i co? Mieliśmy niebieską zawiesinę, która w trakcie ogrzewania ciemnieje. Jak się okazuje, kiedy zawartość zaczyna wrzeć, kiedy to troszkę uspokoimy, spójrzcie, co się stało. Nie ma już niebieskiego koloru, tylko mamy ciemny, wręcz czarny nalot na ściankach probówki. To była sytuacja pierwsza. Tym razem zmieniamy probówkę i mamy napój tego samego producenta w wersji tradycyjnej. Oczywiście tak samo z zawiesiną wodorotlenku miedzi 2, gdzie roztwór ma odczyn zasadowy. Ogrzewamy i zobaczymy, co teraz. Spójrzcie, że tak samo po podgrzaniu coś się zmienia, ale obserwacja jest trochę inna. Pod koniec nadal mamy zawiesinę, ale jest ona ceglasto-czerwona. Zatem gdyby zestawić ze sobą dwie probówki, tam gdzie był napój typu 0, mamy czarny osad, a ceglasto-czerwony jest w przypadku próby z napojem wersji tradycyjnej. W laboratoriach często marzy się, żeby były takie jednoznaczne efekty. I to nie jest tak, że jedna próba wyszła, a druga nie wyszła. To były doświadczenia, które dały dwa odmienne efekty wizualne. To było w nich kluczowe. Dzięki temu mogliśmy odróżnić, że jeden produkt zawierał w sobie cukier bądź cukry redukujące, natomiast ten drugi produkt spożywczy ich nie zawierał. I rzeczywiście producent również nas nie okłamał. Okazuje się, że ta srebrzysto-szara czy ta siwa nakrętka to napój, który w wersji 0 light nie zawiera w sobie cukrów redukujących, natomiast ten o zielonej nakrętce ma ich całkiem sporo. Takie informacje o tym, jaki jest skład danych produktów, możecie znaleźć na etykietach. Podkreślam to jeszcze raz, ponieważ umiejętność ich odczytywania jest dosyć istotna. Szczególnie, że często nawet skład może być podawany w języku obcym albo w jakimś języku handlowym. Dajmy na to pojęcie cukier może odnosić się nie zawsze do sacharozy, nie zawsze do glukozy czy do fruktozy. Trzeba tutaj być precyzyjnym. Nie zapomnijcie, że opisywane są one zgodnie z rozporządzeniami, które obowiązują. Dobrze, pierwsze mamy to teraz. Podmieńmy sobie troszkę sytuację. Troszkę doświadczenie biologiczne powiązane z naszymi odcinkami biologii, gdzie na pewno było już o tym mowa, albo na waszych lekcjach. Na pewno również chemiczne. I dobra informacja, to doświadczenie wróci jeszcze w szkole ponadpodstawowej. Zajmiemy się, słuchajcie, wykrywaniem skrobi w produktach spożywczych. Nie wiem, czy wiecie, ale na pewno nie wy. Pewnie nie wasi rodzice, ale dziadkowie już tak. Kiedyś walczyli w takich sklepach GS-ach, albo kupowali produkty nie do końca wiadomego pochodzenia, w których mogło okazywać się, że produkty ze spółdzielni mleczarskich, czy w ogóle związane z przerobem produktów, z których wywodzi się mleko, bądź pochodzi mleko, na przykład jogurtów, śmietanek, śmietan, mogło być wiele z nich zafałszowanych. I to zafałszowanych na przykład mąką. Kiedyś, żeby dowiedzieć się, czy dana próbka śmietany nie jest zafałszowana, można było wykonać bardzo proste doświadczenie, ale jakże efektowne. Spróbujmy je przeprowadzić. Piotrze, czy wykonasz je dla nas? Doświadczenie z jodyną i próbkami produktów spożywczych w wersji instant. Na szalkach Petriego umieściliśmy amoniaczek, zupkę instant, taką typu szybki kubek, następnie mąkę ryżową, odżywkę białkową, taką na przykład dedykowaną sportowcom, oraz budyń, również w wersji instant oczywiście. Dodajemy do każdej z tych próbek wody, niewielką ilość, tak żeby móc przeprowadzić właściwe doświadczenie w obecności właściwego roztworu, czyli dbamy tutaj o środowisko reakcji. Następnie na każdą z próbek podziałamy jodyną i spójrzmy, jakie barwy powstaną jako te końcowe obserwacje. Kiedy dodajemy do środka do wypieku ciasteczek typu amoniaczek, jodyna pozostaje żółto-brązowa. Jeśli podmienimy próbkę i w miejscu, gdzie była woda, do zupki instant dodajemy jodyny, przyjmuje ona granatowe, ciemne zabarwienie, czyli już jest pierwsza różnica. Spójrzmy dalej. Mąka ryżowa i woda. Również okazuje się, że od pierwszej kropli zabarwienie zmienia się na ciemnogranatowe, szczególnie tam, gdzie była woda. Kolejna próbka to odżywka białkowa dla sportowców. Taka sama obserwacja jak przed chwilą. Pojawia się wręcz natychmiast granatowe zabarwienie. Kolejna próbka, budyń. Tak samo, spójrzcie, zmiana zabarwienia
jodyny na granatową. Czyli kochani, na podstawie przeprowadzonego doświadczenia możemy na przykład rozwiązać problem, która z tych próbek nie zawierała w sobie skrobi. Tak jak wskazywał Piotr, okazuje się, że to produkt o nazwie amoniaczek. Na pewno zastanowiło Was, dlaczego dodawaliśmy wody. Ona tutaj spełniała bardziej funkcję rozpuszczalnika, a na pewno wszystkie te produkty, które były sypkie. I to już zauważyliście, że jakbyśmy na przykład badali budyń taki zalany wrzątkiem, bo i takie są również budynie instant, to zupełnie inaczej ta jodyna mogłaby się w nim zachować. Pewnie obserwacja byłaby podobna, ale nie trzeba by było dodawać na start dodatkowej wody z pipety. Wnioskujmy. Okazuje się, że udało nam się wykryć jedną próbkę, która nie zawierała w sobie pewnego wielocukru, mianowicie skrobi. Wykonaliśmy dla pozostałych próbę charakterystyczną i to ciemne, granatowe zabarwienie właśnie potwierdza obecność skrobi w pozostałych produktach. Czyli słuchajcie, wniosek z tego, że gdyby ktokolwiek przed nami postawił takie zadanie, problem, żeby wykryć, która z próbek nie zawierała w sobie skrobi, okazuje się, że dla nas to był produkt do wypieku ciastek Amerykanów czy wypieku piernika. Rzeczywiście on w sobie skrobi nie powinien mieć, o czym również informuje nas etykieta. Bardzo ładna próba i szeroko powtarzana w szkołach. Natomiast my skaczemy teraz do produktu, który przyjechał do nas z mleczarni. Można by powiedzieć, że jest świeżutki, prosto od krowy. Jednak zdarzyła się taka sytuacja, jak kiedyś we wcześniejszych odcinkach powstała pewna mieszanina. Nie wiem, czy pamiętacie, możecie sobie odtworzyć odcinki z substancji, mieszanin, tego, co robiliśmy na samym początku nagrań chemicznych. Tam przypadkowo Piotrowi powstała typowo szkolna mieszanina. Gwoździe papiaki zmieszały się z czymś. Naprawdę nie pamiętam, był drugi składnik i była to mieszanina niejednorodna. Tym razem natomiast mamy dwie mieszaniny. W jednej zlewce to ma być mleko, a w drugiej to chyba woda zabarwiona białym barwnikiem spożywczym. Spróbujmy sprawdzić, kto był takim ancymonem i kto zrobił nam taką szaradę. Stawiam przed Piotrem problem. Dwie zlewki i podobnie wyglądające mieszaniny. W jednej jest mleko, a w drugiej woda z białym barwnikiem spożywczym. Postarajmy się rozróżnić, co gdzie się znajduje. Dodajemy zawiesiny wodorotlenku miedzi 2 w środowisku zasadowym do próbki pierwszej. Słuchajcie, ponieważ nasz eksperymentator nie wpadł na pomysł, żeby sobie odpipetować niewielką ilość tej próbki, dlatego musimy się trochę postarać. I żeby ewentualna spodziewana bądź niespodziewana zmiana obserwacji jakaś zaistniała, no to musimy trochę tej zawiesiny dodać. Spójrzcie, okazuje się, że w pierwszej próbce całość przyjmuje nam fioletowe zabarwienie, takie delikatne, ale bez dyskusji fioletowe. Natomiast w następnej sytuacji mamy próbkę drugą i postarajmy się dodać podobną ilość odczynników. Spójrzmy, czy będzie jakaś zmiana. Coś już mi się wydaje, że na samo dzień dobry po pierwszej dawce pipety to chyba nie idzie w stronę fioletowego. No tak skupmy się, popatrzmy. To tak jakbyśmy troszkę rozcieńczali ten niebieski osad. I chyba rzeczywiście pod koniec, kiedy dodaliśmy podobną ilość odczynników, to jest tak samo. Czyli w jednym mamy fioletowe zabarwienie, to próbka pierwsza. Dlaczego mleko zaraz wytłumaczymy. Natomiast w drugim mamy wodę z barwnikiem. My po prostu wszystko rozcieńczyliśmy względem siebie. Nie mam pewności, dlaczego te butelki z napojami gazowanymi nadal przede mną stoją, ale rozumiem, że stanowią piękne wypełnienie kadru. Co też ufam, że tak to Piotr ustawił. Kochani, udało nam się przeprowadzić dwie próby, a właściwie jedna była pozytywna, a druga niekoniecznie coś zmieniła. Po pierwsze, gratuluję, że wszyscy odtworzyliście sobie doświadczenie, w którym udało nam się strącić wodorotlenek miedzi 2. I tak naprawdę był on w zawiesinie, której roztwór był o odczynie zasadowym. I teraz
próba, którą przeprowadziliśmy, a właściwie zmiana zabarwienia tego całego układu na fioletowe, pozwoliła nam wykryć wiązania peptydowe w mleku. I to właśnie dlatego tam, gdzie było fioletowe, mamy pewność, że znajdowało się mleko. Wiązanie peptydowe, może jego obecność świadczyć o tym, że wykryliśmy jakieś białka obecne w mleku. Natomiast w barwniku spożywczym, który rozpuszczał się w wodzie, na pewno białek nie było. Były już białka, były cukry, to przechodzimy do jakiegoś produktu, na przykład, który może powstać po przetworzeniu cukru. Tak, będziemy mówić o alkoholu, a tak naprawdę spróbujemy go wydzielić z pewnej mieszaniny, która może być znana dorosłym pod nazwą wino. Zagadka. Mieliśmy jakiś układ, najpierw go zmontujmy. Tam wewnątrz jest magiczny płyn, dodajemy do niego kamyczków wrzennych, czyli pewnie będzie ogrzewanie. Zaopatrujemy całość w nasadkę do odprowadzania gazów i pewnie widzieliście, że był tam wężyk. Dobrze, i oczywiście klamerka, czyli nasza łapa laboratoryjna do małej skali. Tak, będziemy rozdzielali mieszaninę o nazwie wino czerwone. Rzeczywiście, na pewno wiecie, że ten produkt spożywczy alkoholowy właśnie zawiera w sobie pewną ilość alkoholu etylowego. Powiem nawet więcej, gdyby przeczytać etykietę, okazuje się, że jest to stricte określona ilość. Nie tak wysokie stężenie procentowe jak w wódce czy w spirytusie, tylko niższe. Natomiast postaramy się metodą destylacji wydzielić właśnie alkohol etylowy z tej mieszaniny o krwistym kolorze. Ach, jaką nazwę powiedziałem. Spójrzcie, że wcale tak szybko to nam się nie gotuje. To znaczy, że tu trzeba naprawdę dostarczyć dosyć dużą dawkę energii, stąd też te kamyczki wrzenne, żeby było bezpieczniej. Dobrze, mija chwila, wydzielają się pęcherzyki gazu. Całość po pewnym czasie zaczyna się gotować. Nie będę ukrywał, że w powietrzu unosi się oczywiście zapach, który przypomina również to wino. Ale uwaga, uwaga, uwaga. My chcemy coś z niego wydzielić. Dlatego grzejemy dalej. Nie przerywamy tej batalii i naprawdę, uwierzcie mi, cierpliwość jest bardzo, bardzo ważną cechą, nie tylko w laboratorium. Później na ściankach ogrzewanego naczynia pojawiają się krople bezbarwnej cieczy, czyli już mamy pewien sukces. Tylko nic nie ma w drugim naczyniu. Zatem spójrzmy, co się dzieje z nasadką, a konkretnie z wężykiem, który tam jest nasadzony. O, kochani, przedostają się krople bezbarwnej cieczy, czyli tutaj już utraciliśmy kolor. Dobra, co dalej? Całość nadal intensywnie się gotuje, natomiast w odbieralniku, czyli w tej drugiej probówce, w której umieściliśmy wężyk, zaczynają pojawiać się krople bezbarwnej cieczy. Na początku dosyć niewinnie, powoli, jednak później im dłużej, im intensywniej ogrzewamy mieszaninę znajdującą się w probówce, to rzeczywiście tego produktu pojawia się coraz to więcej. Ale możecie powiedzieć, że to jest woda przecież. No to czy pamiętacie może, jaka jest taka jedna z właściwości, którą można odróżnić wodę od alkoholu etylowego? Dobrze, to na pewno będzie palność. Spróbujmy zatem zakończyć tą destylację, wylać na niepalną powierzchnię rzeczywiście trochę tego destylatu i zbliżyć źródło zapalniczki. Pojawia się blady, niebieski płomień. To oznacza, że naprawdę nie była to woda. Zwróćcie uwagę, że gdyby nie próba palności, to musielibyście nam naprawdę wierzyć, że to alkohol etylowy został wydzielony z tej mieszaniny. No bo przecież nie jesteście w stanie powąchać tego, co otrzymaliśmy, tego, co udało nam się rozdzielić przy użyciu destylacji, a właściwie zestawu do destylacji. Natomiast palność, którą również sprawdzaliśmy we wcześniejszych odcinkach, pozwoliłaby nam na wykrycie alkoholu etylowego. Jeszcze ten kolor płomienia, te cechy charakterystyczne, które były dookoła. Oczywiście próba z zastosowaniem węchu byłaby również prawomocna i pewnie poczulibyśmy jakiś zapach przypominający na przykład, no nie wiem, żeby nie nazwać alkoholu po imieniu, zapach takich otwartych cukierków z alkoholem, o, wiśnie w likierze niech będą, to wtedy byłby dokładnie dodatkowy wskaźnik na to, że to właśnie alkohol. Zmieniamy temat.
czas na gazy. Jak już alkohol był, jak już były wcześniejsze grupy związków, to teraz postaramy się wydzielać gazy w kolejnej zagadce. Napełnimy właśnie te balony z początku nagrania. Spróbujemy wywiązać dwa różne gazy i zaproponujemy sobie metodę opierającą się na jednej właściwości fizycznej, która pozwoli nam je rozróżnić. A czy już to się uda, czy nie, to pozostawiam Waszym oczom. Pierwsza kolba. Kolba płaskodenna, albo inaczej kolba miarowa. Lejek i uwaga, musimy przygotować mieszaninę. Jako pierwszy ze składników użyty będzie kwasek cytrynowy. Właściwie na tym etapie możemy już użyć nazwy systematycznej kwas cytrynowy jako przykład kwasu rozpuszczalnego w wodzie. Jako drugi składnik użyjemy podobnej ilości, tam było kilka łyżeczek, a nie kilkanaście, sody oczyszczonej, czyli pewnej soli, która zawiera w sobie na przykład kationy sodu. Dosypujemy podobną ilość. Warto by było pod koniec jeszcze zamieszać, ale my zrobimy to szybciej. Był lejek, dolewamy w takim razie wody, dosyć pewnym ruchem. Po chwili, kochani, zaczyna wydzielać się gaz. Zawartość pieni się. I teraz tak, kiedy powietrze znajdujące się w kolbie opuści jej część, chociażby zakładamy balon. Pamiętajcie, że w pierwszym układzie był to biały balonik. I teraz tak, skoro zawartość musuje, przypominając tabletkę musującą, to ten gaz, który się wydziela, przedostaje się do balonika. Dzięki temu balon rośnie. Musimy w pewnym momencie uznać, że to koniec. Powiedzmy, że taka wielkość już będzie w sam raz. Natomiast do drugiej kolby wrzuciliśmy niewielką ilość magnezu. Wybaczcie, że już go dodaliśmy, ale po prostu długo by to trwało przez tą wąską szyję. To też Piotr tylko pokazowo dorzuci kilka kawałeczków, żeby nie tracić waszego cennego czasu. Znowu lejek i dodajemy roztworu wodnego kwasu octowego, 10% pod nazwą ocet. Spójrzcie, że również tutaj przy kawałkach metalu wydziela się gaz. Zakładamy czerwony balonik, żeby wam było łatwo rozróżnić. Przy okazji powstały barwy polskiej flagi biało-czerwone. Dobrze, napełniamy do takiej samej objętości, żeby były porównywalne. I teraz ważna cecha to gęstość dwóch gazów. Postaramy się je rozróżnić. Dlatego mamy dwa balony z tymi zebranymi gazami i w jednym momencie je wypuścimy. Spójrzcie, co się stanie. Biały balon gwałtownie opadł, czerwony natomiast unosi się. Jeszcze w zwolnionym tempie. To samo. Czy na podstawie różnic gęstości zebranych gazów jesteśmy w stanie domyślić się, jaki gaz gdzie mógł się znajdować? Dla podkreślenia magiczne słowo gęstość. Czyli naprawdę w dzisiejszym odcinku połączyliśmy się ze wszystkimi przedmiotami przyrodniczymi. Tym razem zwracam się w stronę fizyki. Gęstość, którą można było wyznaczyć podczas jednych z odcinków z nagrań właśnie tej serii z fizyki. Kochani, jeden z tych gazów to wodór. Gaz o naprawdę małej gęstości. Jeśli wypuściliśmy balon z wodorem, oczywiście tam w tym baloniku nie był tylko i wyłącznie wodór, bo przecież z kolby najpierw musiał wyłonić się to, co w niej było. Tam nie było próżni, czyli powietrze. Zatem mieszanina różnych gazów zbliżona co do składu do powietrza atmosferycznego. I w olbrzymiej części, w olbrzymiej przestrzeni tego balonika znajdował się wodór, natomiast w mniejszej części powietrze. Ponieważ w drugim balonie również było powietrze, możemy dla porównania jakby pominąć się, prawda? Znosząc w jednym i w drugim, że sytuacja była identyczna. Balon unoszący się to wniosek podstawowy. Oznacza to, że gaz, który wypełniał balon w większej części, musi mieć gęstość mniejszą niż gęstość powietrza, które go otaczało. Zatem dlatego unosił się do góry. Natomiast w przypadku drugiego balonika, o odmiennym kolorze od tego poprzedniego, mieliśmy do czynienia z tlenkiem węgla 4. Okazało się, że dosyć szybko spadał i dotknął powierzchni stołu, czy później ziemi, bo przecież nam również spadł niejednokrotnie podczas tego nagrywania. Czyli ten tlenek węgla 4 ma gęstość większą niż otaczające go powietrze. Idąc tym tropem i dokonując trzeciej analizy, tak jak, no nie wiem, jakieś analizy kryminalistyczne, punkt po punkcie łącząc ze sobą fakty, możemy stwierdzić zatem, że wodór ma gęstość mniejszą niż powietrze i mniejszą niż tlenek węgla 4. Natomiast tlenek węgla 4 ma gęstość większą niż powietrze oraz większą niż
wodór. Pięknie można by było to tak ustawić. Czyli po co to dzisiaj było, kochani? Okazuje się, że pracując w laboratorium chemicznym, nawet tym waszym domowym z rodzicami, szkolnym, czy tym w przyszłości, gdzie każdemu życzę, żeby miał tą przyjemność realizować swoje pasje, możecie poczuć się jak eksperci w dziedzinie. Eksperci od analiz, porównań, naprawdę. Nie wiem, czy wiecie, że chemicy mogą być przydatni na przykład w wojsku, w policji. Pewnie oglądaliście w telewizji czy jakichś serialach w innych źródłach mediów, na przykład w internecie, kryminalne zagadki, przygody bądź cokolwiek co dookoła tego. To właśnie analizy chemiczne bardzo często pozwalają rozwikłać zagadki. Kto był mordercą, no to taka skrajna sytuacja, albo ułożyć wszystko chronologicznie, punkt po punkcie. Czy wiecie, że takim z jednych dobrych pomysłów jest propozycja pracy domowej, którą chcielibyśmy przekazać na wasze ręce i położyć na waszych biurkach? Proponujemy wam, żeby własnoręcznie spróbować zrobić swój odcisk kciuka, a może jeszcze innego palca, popróbujcie. Jest parę metod, to co my tam proponujemy, oczywiście to jedna z wielu możliwości. Więcej znajdziecie w internecie, do czego z całego serca również zachęcamy, chociaż Piotra tutaj nie ma, to mówię na pewno też w jego imieniu, żebyście poszukiwali informacji i próbowali. Na pewno te metody przysporzą wam wielu atrakcji, a może sprawdzicie linie papilarne mamy, taty, jeszcze kogoś innego w domu. Dziękujemy za kolejne spotkanie, do zobaczenia w przyszłości.